Dobra, słuchajcie, jako że to będzie mój całkowicie pierwszy unboxing w życiu, z góry was przepraszam za wszelkie niedociągnięcia, które się tutaj na pewno pojawią. Natomiast zależało mi na pewnego rodzaju naturalizmie i na tym, żebyście zobaczyli, jak to wygląda otwieranie takiej właśnie nowej gitary. Swoją drogą ciekawostka, nowej gitary nie kupiłem od jakichś 8 lat. Nową gitarę kupiłem tylko pierwszego klasyka, kiedy dopiero zaczynałem się uczyć grać, także też to będzie na pewno ciekawe doświadczenie. Zaczynamy! Standardowe papiery od Szumana. Kolorowanka dla dzieci, też bardzo miły gratis. Co tutaj mamy? O, tutaj mamy dla mojego serdecznego kolegi Marka, którego pozdrawiam, kontroler nożny do efektów. Może zrobię odcinek później, zobaczymy. Jako że w tej paczce na pewno były tylko dwie rzeczy, ale malutkie. Wow, widzicie to? Gdzie mam dziś miarkę? Słuchajcie, no to ma całe 85 cm. Czy oni mi przypadkiem ukulele nie przysłali? Niesamowite. Jesteście gotowi? Wy pierwsi. O ja. No, powiem wam szczerze, że teraz to mi zaimponowali po prostu. Nastrojona jeszcze przyjechała w ogóle. Jezus Maria, zobaczcie jakie to jest malutkie i jakie to jest przede wszystkim kompaktowe. Ja pierdzielę. Niesamowite, co te Chińczyki wymyślą. Niesamowite. To co? Zobaczmy jak to gada. Witam was bardzo serdecznie. Tematem dzisiejszych rozmów, tak jak wspomniałem, będzie ten piękny, budżetowy headless od Harley'a Bentona. Całość konstrukcji po wyjęciu z futerału sprawia fenomenalne wrażenie. Przede wszystkim lakier. Na zdjęciach tomanowskich wygląda on dużo bardziej plastikowo. Już niejednokrotnie zauważyłem, że zdjęcia na ich stronie są dużo bardziej przejaskrawione i nie oddają do końca rzeczywiście tego koloru, ponieważ spodziewałem się, że będzie on po prostu plastikowy. Tutaj po wyjęciu jednak mamy fajny, elegancki odcień lakieru, zimny, natomiast nie tak plastikowy, jak sugerowałyby to zdjęcia.
Do produkcji gryfu zostało wykorzystane drewno klonu kanadyjskiego, dodatkowo podane obróbce termicznej, tak zwany jest to gryf typu roasted, pieczony, podpiekany, opiekany, jak to jest różnie tłumaczone na polskich stronach internetowych. Proces ten generalnie ma za zadanie pozbycie się całkowicie wilgotności wszelkiej, która została w drewnie po niezbyt długim sezonowaniu, jak sami się zresztą pewnie orientujecie. Dodatkowo radius 350 mm, dzięki czemu podstrunica jest troszeczkę wypukła. Fajny feature dla fanów telecasterów, dla fanów stratocasterów. Profil gryfu mamy Modern Sea, czyli niezbyt gruby, delikatnie wypukły, bardzo przyjemnie układający się pod ręką, przypominający mi mojego świętej pamięci Ibaneza z serii AZ, który miał dokładnie ten sam profil gryfu i muszę wam powiedzieć, że dla mnie osobiście jest to chyba numer jeden, jeżeli chodzi o takie ergonomiczne aspekty użytkowania gitary. Stalowe progi, w tym przypadku bardzo fajnie tutaj wszystko wyszło, progi są równo nabite, koronowanie bez zarzutu. Konkretnie mój egzemplarz nie wymaga wizyty u lutnika, nie wymaga dodatkowych szlifów. Co ważne, warto też zaznaczyć, że mamy tutaj siodełko firmy Tusk, bardzo dobre siodełko, chyba moje ulubione, jeżeli chodzi właśnie o firmę takich akcesoriów muzycznych. Jest to o tyle cenne, że często gitary typu headless, czy na przykład tańsze kopie chińskie, nie mają tego siodełka tutaj, tylko od razu mają wmontowany w ten metalowy element. Uważam, że jest to błąd. Moim skromnym zdaniem takie siodełko powinno być na stałe wpisane gdzieś w konstrukcję takich gitar tego typu. Gitara została wyposażona w przetworniki Roswella, czyli jak ktoś woli Wilkinsona, ponieważ z tego co wiem, wychodzą one z tej samej fabryki. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie proszę w komentarzu. Dodatkowo pięciopozycyjny przełącznik, jak sami zaraz usłyszycie, jest możliwość rozłączania humbuckera na singla, potencjometr volume oraz potencjometr barwy. Całość zamyka się w stałym mostku, dosyć specyficznej konstrukcji, natomiast z tytułu braku główki musimy sobie jakoś radzić. Dla mnie mostek ten nie do końca jest praktyczny. Jestem typem gitarzysty, który lubi stroić gitarę, lubi stroić struny na ataku. No tutaj z tytułu tej konstrukcji jest to po prostu dla mnie ciężkie. Olchowy korpus wraz z brakiem główki zapewnia nam bardzo niską wagę, ponieważ jest to dokładnie 2700 gram. Stawałem na wagę, żeby to dla was sprawdzić, nie ma tej informacji na stronie producenta. Dodatkowo liczne frezy na tym naszym olchowym korpusie zapewniają bardzo ergonomiczne ułożenie gitary względem ciała użytkownika, szczególnie jeżeli ktoś jest gruby, tak jak ja. Bardzo dobry dostęp do wysokich progów mimo konstrukcji bolt-on. Dodatkowo ten brak główki oraz bardzo dobre spasowanie elementów, bo to naprawdę trzeba przyznać, że rzadko kiedy trafia się na gitarę indonezyjską w budżecie poniżej 2000, żeby te elementy po prostu były tak ze sobą spasowane. Raczej kojarzy mi się to z gitarami końcówki lat 90., początku 2000, gdzieś bardziej z obszarów Japonii bądź Korei. No tutaj nie ma się naprawdę do czego przyczepić, jeżeli chodzi o konstrukcję po prostu gryfu specyficznie do tego korpusu. Dzięki czemu rezonans po prostu rozchodzi się od samego czubka gryfu do końca korpusu i rozchodzi się fenomenalnie. No tą gitarę po prostu jest czuć, kiedy się na niej gra. Jest ona również bardzo głośna z deski. Czego zupełnie nie spodziewalibyście się, ja również się nie spodziewałem po konstrukcji typu headless. No to co? Może zobaczymy, jak to gada. Thank you.
Podsumowując, Harley Benton Dallahan jest fantastycznym odpowiedzią sklepu Toman na ogólnie panujący hype na headlessy, natomiast jest odpowiedzią skonsultowaną z naszymi polskimi zarobkami, ponieważ gitara na dzień dzisiejszy kosztuje 2200 zł. Myślę, że poza wspomnianym wcześniej mostkiem, dla mnie nie ma tutaj większych mankamentów. Ogólny performance gitary jest świetny. Super rezonans, super głośne brzmienie z deski. Jeżeli chodzi o dbałość o detale, naprawdę nie ma się do czego przyczepić, szczególnie biorąc pod uwagę tutaj budżet i fakt, że ta gitara kosztuje tak naprawdę ułamek ceny standardowego Strandberga albo Kizla. Nie wspominając już o gdzieś tam bardziej butikowych markach jak Mayonnaise czy Ormsby. Natomiast pamiętajcie, że to wszystko jest tylko i wyłącznie moją skromną, personalną opinią. Zachęcam Was do wyrażenia własnej w komentarzach. Dziękuję za oglądanie.